Drodzy panowie, drodzy faceci, drodzy kandydaci na prawdziwych mężczyzn, na samców alfa, chcę was poinformować, że podejście, takie marzycielskie podejście z przedszkola, z podstawówki, że kiedyś w życiu spotkam kobietę, zobaczę tę kobietę i się w niej zakocham, że zostanę trafiony tym strzałą amora, jest równie prawdopodobne jak wygrana w totolotka. To znaczy, nikomu się nie trafia, kto na to czeka. I dlatego informuję was, drodzy panowie, jeżeli wam się wydaje, że któregoś dnia spotkacie kobietę i ta kobieta spotka was i nagle wybuchnie między wami, wybuchnie wielka, ogromna, cudowna miłość, która będzie trwała latami i wy, skoro już ta miłość wybuchła, wy z niej ją skonsumujecie od razu, no bo przecież nie ma na co czekać, to was informuję, że to będzie najpiękniejsza noc w waszym życiu. Natomiast informuję was, że każdy z nas, facetów, marzy o tym, żeby spotkać dziewczynę, która się tak w nas zakocha, że będzie gotowa już pierwszego wieczoru zjeść z nami śniadanie po cudownej nocy w hotelu. I wtedy stworzymy cudowny związek. I informuję was, że ten cudowny związek będzie trwał nawet czasami 2 albo i 3 tygodnie. Może nawet i miesiąc. I dlatego, kochani, niestety, wiara w to, że jeżeli spotkamy kobietę, która będzie nami tak strasznie oczarowana, że straci głowę, to znaczy po prostu, że to jest kobieta bez rozumu, a kobiety bez rozumu, to my nie chcemy na stałe. Naprawdę. Nikt nie chce na stałe kobiety bez rozumu, ani kobiety bez głowy. Jak kobieta straci głowę, to może stracić też coś więcej, a straci coś więcej, to na wiele lat możemy ewentualnie mieć najwyżej alimenty. Pozdrawiam.